Gdybym chciała Wam opowiedzieć wszystko na temat LG G8X ThinQ Dual Screen, to wideo trwałoby i trwało. Chcąc uniknąć Waszego znużenia, postaram się możliwie zwięźle poruszyć temat podwójnego ekranu w tym modelu. Choć zdecydowanie jest o czym mówić, bo dzięki niemu smartfon ten jest urządzeniem nietypowym i intrygującym. Dual Screen to nic innego jak rozbudowane etui, ale nie byle jakie etui. Wyposażone jest w pełnowymiarowy ekran OLED wewnątrz konstrukcji i drugi niewielki monochromatyczny ekran na zewnątrz. Ten zewnętrzny można określić jedynie dodatkiem, ale nie wyobrażam sobie, by go tu z kolei nie było. Umieszczony jest w górnej części obudowy etui, ma przekątną 2,1 cala i wyświetla jedynie najbardziej podstawowe informacje, czyli godzinę, datę, dzień tygodnia, poziom naładowania baterii i powiadomienia, ale wyłącznie w postaci ikony. Nie jest też dotykowy, ale w niczym to nie przeszkadza. Ale i tak dużo ważniejszy jest wyświetlacz umieszczony wewnątrz i to właśnie na nim się skupimy. Dual Screen nie ma swojego zasilania. Energię czerpie z akumulatora smartfonu, o czym warto pamiętać. Od razu jednak Was uspokoję, że można go ładować w etui dzięki magnetycznej przejściówce dołączanej do zestawu. To ważne info, bo poniżej 15% naładowania baterii smartfona drugi ekran po prostu przestaje działać. Korzystając z Dual Screena automatycznie zyskujemy drugą taką samą przestrzeń roboczą za sprawą ekranu OLED o przekątnej 6,4 cala. Po wpięciu smartfona w Dual Screen na ekranie pojawia się ikona odpowiadająca za funkcję drugiego ekranu. Służy jako menu kontekstowe. To właśnie za jej pomocą zamienimy ekrany, uśpimy ekran główny, czy też zamienimy miejscami ekran główny z dodatkowym i odwrotnie. Dodatkowy ekran zwany w ustawieniach podwójnym ekranem może mieć taką samą jasność jak główny, ale wcale nie musi. Możemy bowiem regulować jasność obu ekranów w zależności od potrzeb i naszych preferencji. Fajną rzeczą jest też to, że można ustawić aplikację, która będzie się otwierała automatycznie za każdym razem, gdy włączymy podwójny ekran, skracając czas potrzebny do uruchomienia jej. Bardzo fajna mała rzecz, a cieszy. Dzięki dwóm ekranom jesteśmy w stanie pracować szybciej i bardziej dokładnie, korzystając z dwóch ważnych aplikacji obok siebie. Jesteśmy w stanie wygodniej pisać, zamieniając jeden ekran w klawiaturę wirtualną, umożliwiającą szybsze i bardziej komfortowe wprowadzanie tekstu, co ważne, bez zasłaniania tekstu klawiaturą. Wreszcie jesteśmy w stanie wygodniej grać dzięki opcji mapowania przycisków na jednym z ekranów. Naprawdę fajna sprawa. Możliwość korzystania z dwóch aplikacji w pewnym wymiarze na dwóch ekranach obok siebie to świetna rzecz. A jeszcze fajniejszy i, przyznaję, uzależniający jest gest przenoszenia zawartości pomiędzy ekranami. Wystarczy przesunąć po ekranie trzy palce od prawej strony ekranu do lewej, aby treść otwarta na prawym ekranie w momencie pojawiła się na lewym i odwrotnie. Najczęściej na lewym ekranie mam otwartego Discorda, gdzie dyskutujemy z redakcją o przyszłości technologicznego świata, a na prawym skrzynkę mailową. Ale takich połączeń stosuję całą masę. To świetna rzecz m.in. dla podróżników, którzy przeszukują oferty np. na Bookingu. Jeden ekran wyświetla wtedy wszystkie oferty, drugi wyłącznie tą, która nas najbardziej interesuje w danej chwili. No ale Dual Screen daje też większe możliwości np. podczas zakupów, gdzie jeden ekran może służyć do przeglądania porównywarek cenowych, a drugi do ofert konkretnych sklepów. Podwójny ekran pozwala nam też wygodnie oglądać zdjęcia z galerii na smartfonie. Wybieramy fotografię na lewym, oglądamy na prawym bez irytującego wchodzenia w zdjęcie i wychodzenia z niego, by sprawdzić, czy konkretna fotografia jest tą, której szukamy. Jednocześnie na dwóch ekranach można też grać w gry i oglądać film, pasjonować się meczem i żywo go komentować, a nawet oglądać dwie różne produkcje, na przykład dwa filmy lub bajkę i film jednocześnie. Tak, to docenią głównie rodzice. Na uwagę zasługuje też obecność dedykowanej dla Dual Screen przeglądarki internetowej. Ta pozwala otworzyć wybrany artykuł po podwójnym tapnięciu na jego tytuł. Jest też opcja rozciągnięcia widoku przeglądanej strony na całą szerokość obu ekranów, ale w obliczu występującego pośrodku zawiasu niekoniecznie jest to komfortowe. No i powiem Wam, że jest jedna funkcja, która mi się bardzo podoba, a mianowicie Screen Capture, obok której naprawdę nie można przejść obojętnie. Pozwala ona jednym tapnięciem w dedykowaną ikonę na klawiaturze wirtualnej zrobić screenshota, który automatycznie załącza się do wiadomości mailowej lub komunikatora, czy to Twittera, czy Messengera, czy WhatsAppa itd. Jeśli zastanawiacie się z kolei, do czego można wykorzystać fakt, że ekran jest obracany o 360 stopni, to już Wam podpowiadam. Po pierwsze, można go postawić w wygodnej pozycji namiotu, tak by obie osoby miały dostęp do dwóch różnych ekranów, co pozwoli na przykład na oglądanie bajki dziecku i nam na oglądanie meczu. Po drugie, ekran postawiony pod kątem prostym może posłużyć do wygodnego obejrzenia filmu. Po trzecie i wcale nie ostatnie, obracany ekran często może pomóc w zrobieniu zdjęcia czemuś, czego nie jesteśmy w stanie idealnie skadrować przez wzgląd na brak możliwości podglądu. Na przykład, gdy robimy zdjęcie z góry, tutaj ten problem znika. No i co? No chciałbym, żeby to wideo trwało jeszcze trochę, bo takich zastosowań jest mnóstwo, ale odnoszę wrażenie, że lepiej skończyć tutaj, niż przedłużać w to w nieskończoność.
No i odnoszę też wrażenie, że wciąż o naprawdę wielu potencjalnych zastosowaniach LG G8X ThinQ Dual Screen nie wspomniałam nawet słowem, ale to nic złego, bo to tylko pokazuje, że tych zastosowań jest naprawdę wiele. I wyłącznie potwierdza to, co mówiłam na początku, że to, jak będziemy z niego korzystać, zależy od naszych preferencji i potrzeb chwili. A Wam jak podoba się funkcjonalność drugiego ekranu w LG G8X ThinQ Dual Screen? Dajcie znać w komentarzach, ja tymczasem Was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, miłego dnia, cześć!